Świat na głowie, Renata Głowacka. Dzień dobry. Dzisiaj ze mną jest Tomasz Kudyk. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Trębacz, kompozytor, aranżer, niedługo profesor belwederski Akademii Muzycznej w Krakowie, założyciel i lider zespołu Newbon. Tak jest, wszystko się zgadza prawie. Może na początek zagramy? Zagramy, dobrze. Zapraszam cię, bo tu są takie emocje, że takie chwila oddechu jest potrzebna, bo to jest prolog. To jest prolog, tak, który rozpoczyna naszą ostatnią płytę kwintetu Newbon. Płytę Longing. I ten prolog, te emocje zostają rozładowane przez kilka następnych utworów. Tak to zostało pomyślane. Tak to zostało pomyślane, opisane. Płyta powstała ku czci twojego taty. Tak, taty. Jana Kudyka. Jana Kudyka. No, filara muzyki Dixielandowej. 50 lat grał na trąbce. Ponad. Był liderem i założycielem grupy Jazz Band Ball Orchestra. Ja myślę, że z przyjemnością ty, znaczy ja tatę znałam, bo to są czasy piwnicy pod baranami, klubu pod jaszczurami. Ja na te koncerty chodziłam, ale myślę, że ci, którzy nie pamiętają taty albo go nie znali, z przyjemnością sobie przypomną. Tak. Te czasy. To prawda. Płyta powstała jakby główną jej dedykacją i przesłaniem jest jakby wspomnienie o tacie, dzięki któremu wszystko to chyba się dzieje w moim życiu. Jakby kontynuuję tam naszą wspólną tradycję rodzinną. Gram na trąbce, gram muzykę jazzową, skończyłem tą samą uczelnię, którą tata skończył, więc wszystko robię to, co on robił. Założyłem też zespół swój, prowadzę swój kwintet. Tata był liderem faktycznie grupy Jazz Band Ball Orchestra, najstarszej grupy jeszcze działającej w Polsce, a nawet jednej z najstarszych w Europie grup działających. A ja znalazłam takie nagranie z 2013 roku z Teatru Stu, benefic Jana Kantego Pawluśkiewicza. Pamiętam to nagranie. Słuchamy. Jan Kudyk i Jazz Band Ball. Thank you.
dzieciństwa uderzające. Tak, chociaż podobno brat mój starszy jest bardziej podobny do taty. Ale teraz jak patrzę na tatę, jak był młodszy, to faktycznie widzę swoje podobieństwo. Pamiętasz ten koncert? Tak, pamiętam to nagranie. Tak. Ja wtedy już, no wtedy już grałem, to był 2013 rok, więc gdzieś tam się z tatą zawsze mijaliśmy. Albo zdarzało się w trasie też. Mam takie wspomnienie też kilka lat przed śmiercią. Nie, bodajże to był podobny rok, 2013. W Kolbuszowej jest taki festiwal Jazz nad Nilem, każdego roku organizowany. Występowaliśmy razem. Ja grałem z New Bone i tata był z Jazz Band Ball Orchestra i pamiętam, że to było takie jedno z ostatnich naszych spotkań w trasie. Jeszcze jedno rok wcześniej było, które było bardzo takie wzruszające, bo graliśmy na Sopot Moro Jazz Festival w 2012 roku. To taka duża impreza z tradycją też ogromną. I pamiętam, że mieszkaliśmy w tym samym hotelu i poszliśmy rano z tatą nad morze, bo była piękna pogoda i pływaliśmy w morzu, więc to takie mi wspomnienie też zostało z tych takich naszych wspólnych spotkań podczas jakichś koncertów. A jakim ojcem? Był tata? Był tata. O, to głęboki temat. Głęboki, można było ale tutaj dużo powiedzieć. Był wymagający ojciec? Tak i nie. Tak i nie. No, tata był taki, że momentami, jeśli chodzi o tą sferę muzyczną, nie wtrącał się, ale jak już coś chciał mi powiedzieć, no to wtedy stawał się taki wymagający i momentami był dość surowy. Coś, jak mi coś nie wychodziło, mieszkaliśmy w takim domku do śmierci taty. Znaczy ja się wyprowadziłem wcześniej, ale mieliśmy domek i taką swoją pracownię w piwnicy, w której tata ćwiczył, ja ćwiczyłem. Razem też graliśmy, ćwiczyliśmy jakieś standardy. To wtedy się zdarzało, że tata potrafił mi powiedzieć, czego jeszcze nie potrafię, co nad czym powinienem popracować. W różny sposób to wyrażał, jak to rodzice. Czasami się kierował emocjami, ale może przez to, że był momentami jakiś surowy i taki dość wymagający, a z drugiej strony czasem mi dawał taką wolność też i miałem taką przestrzeń w tym, co robiłem, to może też to zadecydowało o tym, że jestem człowiekiem ambitnym i wymagającym bardzo też od siebie. I może dzięki temu coś tam konsekwentnie w swoim życiu realizuję. Skłoniłbym się do tego nawet, że powiedzieć, że jestem perfekcjonistą. Co są dobre strony i złe w życiu tego, bo jednak człowiek jest bardzo surowy dla siebie i dużo od siebie wymaga. Ale dzięki temu można też pewne rzeczy w życiu zrobić, bo znowu za tym idzie jakaś konsekwencja, systematyka i pracowitość. Więc są tego dobre i złe strony. Więc. Ale był też takim tatą, który podchodził, przytulał i mówił: Tomek, jestem z ciebie dumny. Bardziej już pod koniec życia. On był taki, nie był wylewny. Ja już wiedziałem pod koniec życia, że on był dumny ze mnie, że coś mi się tam udało osiągnąć, że realizuję jakieś swoje marzenia i się one w jakiś sposób spełniają. Ale pod koniec życia dopiero usłyszałem to od niego może tak, bo trudno mu to czasem przychodziło, ale to wynikało też z jego wewnętrznych tam różnych rozterek, bo tata się też sam wychował, dziadek zginął w Oświęcimiu, więc te wszystkie takie rodzinne perypetie na pewno zaważyły też na jego relacji ze mną, na wychowaniu. Ale nie mogę powiedzieć złego słowa. No, robił to, co umiał jako rodzic. Każdy z nas jako rodzice popełnia błędy i to jest nie do uniknienia, więc. A czy te męskie sprawy między wami załatwialiście łowiąc ryby? A też, to się zdarzyło. To też już o tym wspominałem. Tata też wędkował i to było jego pasją w takim pierwszym etapie życia. Później z tego zrezygnował, ale łowił ryby i to tak można powiedzieć, zajmował się tym profesjonalnie. Nawet miał wodery, na muchówkę łowił, jeszcze został po nim sprzęt. Miał bardzo dobry sprzęt, wtedy dużo jeździł za granicę, więc przywoził wędki. Pamiętam tą firmę Cormoran, jest taka firma, która specjalizuje się w sprzęcie wędkarskim. I chodziliśmy razem też później. Ja to przejąłem tą pasję też. Tak jak trąbkę też później tata wybudował taki domek nieopodal Lusławic, tam gdzieś Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Ja się opiekuję teraz tym domem po śmierci taty. Mam tam mnóstwo wspomnień, bo spędziłem tam, myślę, że najpiękniejsze wakacje swojego życia jako nastolatek. To był przełom lat 80. i 90. jeszcze inna rzeczywistość, przyroda, koledzy tam na wsi, z którymi się kumplowałem, chodziliśmy na ryby, chodziliśmy nad rzekę pływać, na grzyby, więc bardzo miło to wspominam i bardzo lubię tam wracać. I z tatą też mam tam sporo wspomnień, jak właśnie nad Dunajcem łowiliśmy na spinning ryby i mieliśmy taki swój dzień, gdzie złowiliśmy kilka dużych okoni, pamiętam, poszliśmy razem, więc. A Tomku, a jak to było z wyborem instrumentu? Ponieważ w domu od najmłodszych lat pamiętasz trąbkę,
Czy ty od początku wiedziałeś, że chcesz grać na trąbce? Znaczy, ja pamiętam w ogóle muzykę jazzową od początku takiej swojej młodości. Pamiętam, zawsze magicznym słowem był klub pod Jaszczurami. Nie rozumiałem tego jeszcze wtedy w latach 80., kiedy miałem tam 10 lat. Mieszkaliśmy jeszcze w bloku na Altanowej w Bronowicach. Zresztą też na poprzedniej płycie poświęciłem jedną kompozycję temu miejscu, bo ja jestem takim bardzo sentymentalnym człowiekiem. I pamiętam to zawsze, że rodzice wychodzili i szli do klubu pod Jaszczurami. I nie mogłem sobie nigdy wyobrazić, co to jest za miejsce magiczne, jak ono wygląda i w ogóle. Dlaczego oni ciągle o tych Jaszczurach mówią? No a później się okazało, że to przecież było kultowe miejsce dla muzyki, dla artystów, dla muzyki jazzowej zwłaszcza. Przecież powiem ci po programie. Przewinęła się tam cała śmietanka wszystkich muzyków. Ja jeszcze zdążyłem tam być. Zdążyłem nawet, pamiętam, tata przedstawił mnie jako swojego syna Andrzejowi za uszy, więc pamiętam, że miałem okazję uścisnąć Andrzeja za uchy wtedy w tamtych czasach, że tam przychodziłem na te pierwsze koncerty, kiedy grał Jarek Śmietana, Janusz Muniak, ale to była taka już końcówka tej świetności tego klubu. No i później w domu zawsze te płyty były, no pamiętam te wszystkie, do tej pory mi zostało mnóstwo analogów, teraz tak płyt, które się cieszą taką popularnością, tych winylowych, gdzie mam nagrania od Dizzy Gillespiego, Big Bandów Duke Ellingtona, Canta Basiego, więc ta muzyka grała. Później tata kupił też płytę, pamiętam, Milesa Davisa Tutu, którą lubił też słuchać czasem jeszcze później, pod koniec życia, puszczał sobie ją w garażu, jak coś majsterkował, to puszczał sobie na przykład płytę Tutu, czyli w ogóle nie, muzykę, której nie grał, ale tata szeroko też patrzył na muzykę, to, że się jakby był ukierunkowany w tej muzyce środka, takiej swingowej, na początku Dixielandowej, to nie znaczy, że też nie słuchał i nie cenił tych trębaczy czy wykonawców, którzy grali muzykę bardziej nowoczesną czy awangardową. Lubił też Johna Lennona, lubił też Bee Geesów, mam do tej pory analogi tych zespołów, mam Roda Stewarda, tata kocha, mam też 5 płyt analogowych, które przywoził w latach 80. Więc lubił dobrą muzykę słuchać. Oprócz tego miał też klasyczne wykształcenie, grał też na fortepianie, więc szeroko myślał. No właśnie, ale nie odpowiedziałeś mi na pytanie, czy to, że będziesz grał na trąbce, to było postanowienie taty? Nie, ja zaczynałem od perkusji. Absolutne? Zaczynałem od perkusji i pierwszego stopnia szkoły muzycznej skończyłem na perkusji. Później ta dodatkowa trąbka. Tata się zapytał, czy chciałbym spróbować na trąbce. No i tak się zaczęło. I w sumie już w ostatnim roku podstawowej szkoły muzycznej pierwszego stopnia już grałem na trąbce i poszedłem tutaj na Basztową do liceum na trąbkę. I wtedy wiedziałem, że chcę to robić. I wtedy dostałem, taka obudziła się we mnie pasja, zacząłem ćwiczyć, bo tak pierwszy stopień to tak jak wszyscy chodzą do szkoły muzycznej, że trochę się nie chce ćwiczyć, trochę wolałem w piłkę pograć, tak mi się chciało, nie chciało. Ale w liceum już naprawdę wiedziałem, że chcę to robić i się tym zafascynowałem. Pamiętam, jak tata mi pierwszą trąbkę przywiózł też z Ameryki. To były fajne instrumenty, którą mi przywiózł, na której zaczynałem się uczyć. Pamiętam, jak mi spisał tam, a ja się fascynowałem tą muzyką z filmu Dynastia była. Był ten słynny serial. No i tamta partia trąbki to nagrał Maurice André, taki wybitny francuski trębacz klasyczny. I okazało się, że to jest w ogóle dość trudna partia do zagrania na trąbce. Pamiętam, że tata mi to spisał i próbowałem to ćwiczyć. Tata aż też trudno to zestawić taką muzykę z tym, co się oglądało. No tak. No to tak brzmi, tak jak się słucha przyjemnie, ale to dla trębacza jest dość trudna partia do zagrania. Akurat ten soundtrack z tego filmu. Wiesz, kończąc powoli ten wątek, chciałam zapytać, czy ty jesteś podobnym ojcem dla swoich dzieci jak tata? Znaczy ja tak, ciekawe pytanie. Myślę, że na pewno pewne rzeczy gdzieś tam, chcąc nie chcąc, w nas zostają z tego rodzinnego domu. Czyli konsekwencja jest. Konsekwencja tak, aczkolwiek może też trochę się czasem, trochę się interesuję psychologią i tak, bo to też jest w życiu potrzebne. Też coraz bardziej widzę, że w muzyce, w tym kim się jest na scenie, jak już coś, ma się jakieś osiągnięcia, to widzę, że dużo zależy też od takiego mentalnego podejścia, bo jednak muzyka potrzebuje takiej przestrzeni, takiego spokoju, inspiracji, bo samo jakieś umiejętności na instrumencie czasem nie pozwalają na to takie spełnienie w muzyce się, więc ta psychologia też się przekłada na życie codzienne, więc w relacjach międzyludzkich takich i jakby ja staram się dla dzieci jak najlepiej. Czasem mi to wychodzi lepiej albo gorzej. Aczkolwiek no moja pasja, muzyka, to co robię na co dzień, niestety
To są też konsekwencje rodzinne. No, tak jak już wielu kolegów. Grają na instrumentach? Córka gra na fortepianie, jest w szkole podstawowej. Nieźle jej idzie, ale nie wiem, czy będzie grała, bo trochę jej się nie chce ćwiczyć. Fortepian jest wymagający, więc zobaczymy, czy pójdzie dalej. Syn jest sprytny i się zajmuje trochę biznesem, więc nie poszedł w tą stronę. Ma niespełna 18 lat, ale już założył firmę, której jestem jeszcze do kwietnia wspólnikiem, bo jest niepełnoletni. Więc produkuje ubrania, sprzedaje, więc dobrze rokuje jako młody przedsiębiorca. Zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Więc, ale mamy dobry kontakt. Czasami tylko mam wyrzuty sumienia, że za mało czasu im poświęcam, bo jednak muzyka, pasja, no to jest bardzo wymagające. No jeśli się jeszcze prowadzi swój zespół, co jakiś czas chciałoby się nagrać płytę, napisać muzykę i tak dalej, no to dzień jest zdecydowanie za krótki, więc tutaj widzę te braki takie. Troszeczkę tego czasu za mało poświęcam dla dzieci, ale na przykład zaszczepiłem w nich pasję, to też po rodzicach, że jeździmy na nartach. Ja uwielbiam jeździć na nartach i wróciłem do nart po 20 latach, bo jeździłem właśnie z rodzicami jako dziecko do Zakopanego na ferie. Każdego roku mieliśmy gospodarza, którego wynajmowaliśmy. Tata z mamą też jeździli na nartach, więc jako dziecko nauczyłem się jeździć na nartach, a tego się nie zapomina, tak jak jazdy na rowerze. W związku z tym wróciłem, od 5 lat jeżdżę na nartach i na nowo poczułem taką wielką frajdę z tego i dzieci też nauczyłem, córkę. Teraz nawet byłem na takich feriach nieoficjalnych w Krynicy. Tydzień temu jeździliśmy i super było, więc te narty, a w piątek mam już kupione bilety na Kasprowy Wierch. Jeśli pogoda dopisze, to no pojadę. Proszę, to dajemy tu kropkę i posłuchamy teraz muzyki dwóch kudyków na scenie. Nagranie z 2014 roku. Tak, to był przedostatni koncert, który tata zagrał w swoim życiu. To było, dostał nagrodę wtedy, bo to był za całokształt twórczości. To był festiwal jazzu tradycyjnego, Hot Spring się nazywa chyba w Częstochowie. A tu to już był ten taki moment, taki trudny dla taty, bo wtedy się rozstał z zespołem Jazz Bamboo Orchestra i pojechaliśmy razem zagrać. I on mnie o to poprosił, bo został zaproszony. I to był przedostatni koncert taty, a ostatni koncert, który tata zagrał, właśnie to tak historia zatacza krąg. To było w klubie pod Jaszczurami na Zaduszkach Jazzowych, który miał taki swój jubileusz i też razem zagraliśmy. My zagraliśmy z New Bond, tata z nami wystąpił. To było w listopadzie 2014 roku, no i później kilka miesięcy później tata odszedł, więc w sumie tak jak zaczynał swoją karierę wielką, można powiedzieć, w klubie pod Jaszczurami, kiedy to wszystko budziło się w nim do życia i ta muzyka, to też skończył jakby swoje ostatnie, może to takie symboliczne też przesłanie, że w Jaszczurach zagrał swój ostatni koncert w życiu. A to prawda, że tata przewidział swoją śmierć? Oj, chyba nie. Raczej myślę, że nie. A to był taki telefon do ciebie, że wyczyściłem trąbkę? Tak, to był. Nie wiem, czy to akurat można się tym sugerować. Faktycznie my jechaliśmy z kolegami z New Bond, jechaliśmy do Mińska na Białoruś grać koncert. Byliśmy w Warszawie, pamiętam, to przychodziłem koło Pałacu Kultury. To też takie miejsce, bo tata też występował na Jazz Jambory i to też w tym samym roku, kiedy Miles Davis występował, więc też. I wtedy zadzwonił do mnie i powiedział mi, my szliśmy na pociąg, bo jechaliśmy, to było 5 marca, jakoś tydzień, półtorej tygodnia przed śmiercią taty. No i pamiętam, że wtedy rozmawiał ze mną i powiedział mi, że tą swoją trąbkę właśnie wyczyścił, żebym ją sprzedał w ogóle, bo po co ona ma leżeć, jak on już nie będzie grał. A ja mu wtedy powiedziałem, że słuchaj, no nigdy jej w życiu nie sprzedam, że nie mów takich rzeczy, bo przecież jeszcze wspólnie coś spróbujemy razem zagrać. I faktycznie zadzwonił wtedy i powiedział mi o tej trąbce, że już, że ją wyczyścił, żeby może ją sprzedać, albo że bo już jemu nie będzie potrzebna. Nie wiem, czy przeczuwał. To było coś takiego, że to się stało bardzo szybko. Ja nie zdążyłem się z tatą pożegnać. Ja akurat miałem zajęcia na uczelni. Siostra zadzwoniła, jeszcze nie odebrałem raz, no bo miałem zajęcia. Ona drugi raz zadzwoniła. Ja mówię, że nie mogę rozmawiać, bo mam zajęcia. Ona mówi, że tata zmarł. No i niestety, no tak się stało faktycznie. Wsiadłem w taksówkę, pojechałem, no i już tatę tylko już zobaczyłem, ale już. Już ale trąbkę masz do dziś? Mam do dziś tą trąbkę taty, tak. No, tata grał na Zelmerze trąbce francuskie, dlatego ja też grałem, bo kupił mi taką samą trąbkę, jak on miał. Pamiętam, że przywiózł mi, w Stuttgarcie mi kupił tą trąbkę podczas jednego ze swoich turnę i grałem na tej trąbce. Później ona się zużyła, bo trąbki mają niektóre to do siebie, że potrafią się zużyć. I tata miał tego Zelmera przez 40 lat. Ja mu szybciej dałem radę, bo przez całe studia dość intensywnie ćwiczyłem, a tu się wycierają, jakieś tam się porobiły wżerki, dziurki.
I później, to jeszcze przed śmiercią taty kupiłem i też miałem Zelmera, następną trąbkę, taki Zelmer Chorus, tylko ta firma już nie produkuje trąbek od kilku dobrych lat. I ten mój ostatni Zelmer też się zużył i tu też mam nową trąbkę, ale to już nie jest Zelmer. Ale miałem nawet kupić, bo ten Zelmer się pojawił jeszcze z kilka takich modeli w Polsce i miałem od kolegi ze Śląska, ale w końcu się nie zdecydowałem i nie kupiłem. Ale tata też przegrał na tej francuskiej trąbce całe swoje życie i mam tą trąbkę. Ona jest trochę zużyta, ale zostawię sobie ją jako taki pamiątek. I ją teraz zobaczymy. Rok 2013, przedostatni koncert. Tak, tata gra na tej trąbce. I ja też gram na Zelmerze na tym koncercie. Longing, najnowsza płyta zespołu New Bone. Okładkę mamy z tyłu. Zespół założyłeś
96? 96-7 rok. Czy to prawda, że w żargonie muzycznym to są instrumenty dęte blaszane? Tak, bo bone, jak wiemy, to oznacza kość po angielsku, ale w tym slangu takim nowojorskim można powiedzieć, to jest odniesienie do brass instrument, czyli tych dętych instrumentów. Dlatego tak zespół zakładaliśmy z puzonistą Łukasz Chodor, to mój kolega z Krakowa, z którym razem właśnie w liceum muzycznym na Basztowej, pamiętam, zaczynaliśmy ten jazz grać i on jakby, dlatego że był puzon i trąbka, no to wpadliśmy na pomysł. To od razu przedstawiamy pozostałych członków. Tak, Łukasz już nie gra, bo to był taki pierwszy etap, ale z Łukaszem jakby zaczynaliśmy. Aktualny skład, no bo skład się zmieniał na przestrzeni lat. Teraz to jestem ja, Bartek Prócnel na saksofonie, Dominik Wania na fortepianie, Dawid Fortuna na perkusji, Maciek Adamczak na kontrabasie. 6 płyt. Tak. Wydaliście razem, w tym 4. W tym składzie 3 wydaliśmy, w tym, którym teraz gramy. 3, tak? Na tej ostatniej płycie wszystkie kompozycje są twojego autorstwa, poza jedną. Poza jedną, tak. No, dlatego, że płytę dedykuję jakby pamięci taty, w związku z tym pomyślałem, żeby nagrać jedną z taty kompozycji. Tata nie napisał ich za wiele, ale kilka było i wybrałem tą właśnie, która się nazywa Head Dizziness, czyli zawrót głowy z angielskiego tłumacząc. I notabene tata nagrał taką płytę z zespołem Jazz Band Ball Orchestra w 76 roku, czyli mój rok przyjścia na świat. I może tata wtedy miał zawrót głowy. Może, ale nie wiem, czy tym się sugerował w każdym bądź razie. A ja też nie wybrałem tej kompozycji, dlatego że właśnie ją nagrał w 76 roku, bo przymierzałem się do innej, ale w końcu stwierdziłem, że ta będzie odpowiednia. I oczywiście zagraliśmy ją inaczej niż tata ją nagrał, bo tak też cała płyta Jazz Band Ballu się nazywa, nagrana w 76 roku Head Dizziness. A my zagraliśmy ten utwór trochę inaczej i zaaranżował go specjalnie na tą płytę naszą Wojtek Grobosz, czyli taty przyjaciel, można powiedzieć, który przez 20 kilka lat grał z tatą, który dużo wniósł zresztą do zespołu Jazz Band Ball Orchestra pod kątem aranżacji, stylistyki. To po tym, jak on przyszedł do zespołu, to ten zespół nabrał takiego innego trochę kształtu. Zaczął grać bardziej swingowo w kierunku takiego modern jazzu. I Wojtek, poprosiłem Wojtka o to, żeby to zrobił. No i zrobił to świetnie. Zaaranżował to w zupełnie inny sposób. Ale gramy ten utwór na koncertach, bo to zawsze jest tak, jak gramy koncerty. Całej płyty z reguły się nie da zagrać. I tak jakoś tak automatycznie zostaje te kilka utworów, które zawsze gramy na koncertach. No i ten się wpisał właśnie, ten utwór taty i gramy go zawsze. Ciekawa jest historia tytułowego utworu. Longing, tak? Longing. Jak on powstawał? Bo to jest fajne, jak ty jedną ręką grasz na pianinie, a no tak to było. To było też spontaniczne, w sumie niezamierzone. Więc ja się z tego trochę cieszę, że tutaj na tej płycie pewne rzeczy nie są tak stricte zaplanowane, no bo to też się nie sprawdza, jak się tak muzykę planuje i wszystko się robi w związku z tym. To jest w ogóle duet, który pierwszy raz na płycie nagrałem z Dominikiem i tak, ćwicząc sobie gdzieś tam siedziałem, bo to jednak na pianinie większość rzeczy piszę pod kątem tego, że z lewa ręka i harmonię można usłyszeć więcej grając sobie bas. W związku z tym te kompozycje moje głównie powstają przy pianinie, czasem gdzieś na trąbce też się wspomagam i tym razem właśnie lewą ręką sobie grałem tam harmonią, a prawą ręką tą melodię na trąbce. Jakby mi się to spodobało, bo to też jest z pisaniem muzyki, jak wszyscy się ludzie, którzy się sztuką zajmują, wiedzą, że przychodzi ten moment takiej inspiracji, bo to nie jest tak, że na zawołanie ta inspiracja jest. To tak jak kiedyś przeczytałem taki ciekawy wywiad na temat twórców różnych, nie tylko w dziedzinie muzyki, ale też poezji, że jeden człowiek opisywał taki utytułowany, już nie pamiętam jak się nazywał, że on miał taki sposób, że to nie ma tak, że ja mam teraz inspirację i napiszę jeden rozdział książki, nad którą pracuję, albo napiszę dwie kompozycje na płytę. Tylko miał taki sposób, że miał piwniczkę na dole, gdzieś tam w kamienicy mieszkał i miał taki rytuał, że schodził codziennie rano od godziny 8, 6 godzin pisał. I mówił, że miał takie dni, że napisał 10 zdań, a miał takie dni, że napisał 3 strony. I powiedział, że to nie ma tak, że ta inspiracja. Tak w sumie tak jest trochę z graniem na instrumencie i z komponowaniem też, że jednak trzeba na to poświęcić czas, bo to, a dzisiaj będę miał inspirację i stworzę kompozycję. To tak nie jest. No trzeba w ogóle mieć motywację, żeby coś zrobić, ale ta inspiracja w graniu na instrumencie czy w komponowaniu to jest ta chwila taka. Tak, jak nie masz fortepianu wtedy, jak nie masz trąbki, a usłyszysz w głowie jakąś melodię, to ją nucisz. I biegniesz można do sobie instrumentu, nagrać, żeby ją na donieść. Dyktafon. Teraz technika nam pozwala na to, że można sobie nagrać na telefonie albo zagrać na klawiaturze w telefonie jakąś melodię, więc można się tym wspomagać. Ale tak jak mówię, no to jest tak jak z pracą, że trzeba nad tym
mieć pomysł jakiś, żeby coś zrealizować, no ale żeby poszukać tej inspiracji, tej chwili, która, no i te kompozycje też moje powstawały, też poczułem tą chwilę, bo było też tak mozolne, tak ja siedziałem czasami kilka godzin i już miałem irytację pewną w sobie, bo nic nie mogłem wymyślić. No, ale... Czyli Longing został jako utwór napisany na fortepian i na trąbkę. Tak, tak. Podobno Bo... Dominik Wania był zachwycony. No tym tak, pomysłem. Dominikowi się spodobało. No, a Dominik jest też specyficzny, nie wszystko mu się podoba. Nie wszystko. Nie wszystko ale mu to się podobno podoba. Lubicie grać. Tak, I na i gram. koniec to zagramy. Tak, lubimy to grać i gramy na koncertach ten duet. Bez fortepianu. I ja też się cieszę, Ale. że to się udało zrobić, bo to jest pierwszy duet, który nagrałem na płycie i coraz bardziej mi się taka forma podoba. No, ona jest może też bardziej wymagająca, żeby jednak zainteresować słuchacza i pod kątem też takim sfery melodyczno-rytmicznej, no bo jednak jak cały zespół gra, no to jest więcej elementów, które mogą jakby podbić cały wizerunek groove'u, muzyki, a w duecie jednak trzeba coś już wnieść więcej niż tylko taką grę zespołową, w sensie całego zespołu. Zrobimy przerwę na muzykę. Zagramy teraz fragment koncertu, który nagraliście w Dworku Białoprądnickim we współpracy z Instytutem Polski w Moskwie. Tak, ja się cieszę, że... Czy to że są do jakieś kontakty koncertowe? No tak, my występowaliśmy kilkakrotnie w Rosji, współpracowaliśmy z Instytutem Polskim w Moskwie. No w ogóle ta współpraca taka z instytutami polskimi, które są rozsiane po całym świecie, a to jest fajna przygoda, bo dzięki temu kilkakrotnie gdzieś byliśmy za granicą. No pandemia oczywiście nie pozwala nam teraz na to, przez to normalnie byśmy pewnie polecieli do Moskwy i zagrali koncert w Moskwie. Nie ukrywam, że to by była większa frajda, bo to jednak... To też jest taka nagroda za pracę, że można z zespołem pojechać za granicę, bo zawsze granie dla publiczności za granicą, zwłaszcza rosyjska publiczność jest wspaniała. To są ludzie, którzy kochają muzykę. Zawsze jak gdzieś w filharmonii występujemy, to jest pełna sala, owacje wręcz na stojąco, więc wywozimy zawsze takie, jak to się mówi przysłowiowo, baterie mamy naładowane wiesz, później do tak, pracy. Tak, i tu powinnam zapytać, czy do Indii też wrócicie, bo tam też zostaliście owacyjnie przyjęci, no tak. Ale przez tą pandemię nie zadam tak. tego pytania. W Indiach to, co przeżyliśmy, to ja nigdy w życiu takich owacji nie dostaliśmy. Wręcz jak na koncercie rockowym, gdzie ludzie krzyczeli po solówkach, więc a oni się przedziwnie zachowywali, ale to było niesamowite przecież. No i w ogóle, jeśli chodzi o przygodę wyjazd do Indii, to było coś... Chciałbym pojechać jeszcze raz. No, czy to się uda w tym życiu, to zobaczymy. Czas pokaże. No. Więc ten koncert faktycznie w Dworku zrealizowaliśmy na zaproszenie Instytutu Polskiego w Moskwie. Dziękuję tutaj też przed kamerą. Nie ma za co. Przenosimy się do sali kominkowej i posłuchamy.
To był utwór Nanga Parbat, który też powstał u ciebie na skutek tego, co się stało, na skutek przeżyć. I w sumie to też była spontaniczna taka moja reakcja, bo akurat to był czas, kiedy pracowałem nad tą płytą i to całe wydarzenie w Himalajach, ta tragedia, która się wydarzyła w 2018 roku. I w ogóle fascynują góry, ta przyroda, ta dzika przyroda, która to wszystko, co tam się dzieje, te miejsca, do których nie mamy tak dostępu. I to jakby jest imponujące w ogóle. Ci himalaiści, niektórzy twierdzą, że to są ludzie, którzy na własne życzenie szukają problemów, ale to też jest rodzaj jakiejś pasji i jakiegoś uzależnienia, jak to się mówi. I przykład tego Mackiewicza, który wybrał się po raz kolejny, żeby zdobyć tam Nanga Parbat, bo kilkakrotnie podchodził do tego, to miała być już jego ostatnia wyprawa. Ja się trochę tym interesowałem później, jakąś tam książkę przeczytałem, bo w ogóle ten temat mnie tak głębiej interesuje, to no i pokonała go ta góra. No, prawie ją zdobył, ale jednak się nie udało. Był też kontrowersyjną postacią. Tam wśród himalajstów nie był poważany, bo ma własną rękę pewne rzeczy robił, nie był wyposażony w odpowiedni sprzęt i tak dalej, no ale miał wielką pasję i był taki uparty, konsekwentny. No i ta cała akcja ratunkowa, to wszystko, co tam się stało, też ten heroizm tych himalajstów Bieleckiego i Urubko, którzy uratowali tą francuską Elisabeth Reveau, nie dotarli do Mackiewicza. To wszystko jakby wzruszyłem się tym po prostu. Bo to trwało kilka dni. My nie zdawaliśmy sobie sprawy, że Tomek jest już w takich warunkach dla organizmu nieprzyjaznych, że właściwie na pewno nasi himalaiści nie zdążą, żeby mu pomóc. Ale wiesz, ja chcę zapytać, może cię zafascynuje tym, może zainspiruje, zdobycie K2 teraz. Zdobycie K2 przez 10 szerpów. No nie pamiętam wszystkich tych nazwisk, ale oni pokazali światu, że współpracując ze sobą można naprawdę wszystko. Oni zatrzymali się, mnie to fascynuje, zatrzymali się 10 minut przed szczytem i poczekali na całą swoją dziesiątkę, żeby razem wejść. No tak, nie obyło się oczywiście bez kontrowersji, bo niektórzy, nawet Bielecki, który zawsze mi tak imponował, zresztą wysłałem mu tą płytę, bo skontaktowałem się z jego menadżerem i chciałem, żeby tą płytę miał, bo jakby on też mi zaimponował bardzo wtedy w tej akcji ratunkowej, chociaż z tego co wiem, bo też on uczestniczył w tej wyprawie, kiedy Berbeka zginął na Broad Peak, a akurat to był mąż scenografki z Teatru Witkacego, więc też trochę kulisy tej całej wyprawy z nami. Też mu tam wiele osób zarzucało, że jednak się odłączył i mógł tego Berbekę gdzieś tam wesprzeć i może on by nie zginął, więc on też jest taką kontrowersyjną postacią. No ale po tym właśnie zdobyciu K2 on pierwszy się wypowiadał, że ktoś tam z nich wszedł z użyciem tlenu, co później się okazało było nieprawdą, że wspomagał się tlenem przy zdobyciu szczytu. I on też od razu widać było, że w nim się taka ambicja sportowa obudziła, że ktoś go wyprzedził i jednak ktoś jest lepszy. I chciał to w jakiś sposób zakwestionować. Ja dlatego o tym mówię, bo chciałam cię zapytać, czy utwory łatwiej się pisze o tragedii? Czy o czymś, co niesie ze sobą zwycięstwo? No ja na przykład... Szczęście. Moja muzyka jest generalnie dość smutna i refleksyjna. Już to słyszałem wielokrotnie. Ale jak się tak patrzy w ogóle, to w sumie takie, jak się słucha muzyki, takich utworów, które gdzieś nam wpadają w ucho, one często są na tą taką molową nutę. Ja jestem człowiekiem bardzo sentymentalnym i takim melancholijnym, refleksyjnym w środku. I faktycznie lubię smutek. Ten smutek mnie inspiruje. Czuć troszkę smutek. Te emocje takie, one wzbudzają we mnie coś, co mi pozwala coś wykreować po prostu w muzyce. Jakoś ta molowa nuta, uważam, że bardziej oddziaływuje na sferę taką emocjonalną w muzyce. Nie tylko w jazzowej, w ogóle w klasycznej też. Na każdej płycie jest blues, na tej też. Tak. No i ten blues jest durowy akurat. Więc to nie jest tak, bo to akurat też to nie było zamierzone, ale faktycznie tak jak kilka osób powiedziało, ta płyta nie jest tylko smutna, i tylko taka refleksyjna, dlatego że zdarza się. Dwa utwory są takie. Ale są dwa utwory, ta taty kompozycja, ten blues, które taką mają nutę już bardziej radosną, a są bardziej rytmiczne. I ten blues też. Nazwałem go Bluefest tak przekornie, bo to jest forma bluesa, ale w takim bardziej nieparzystym metrum. Harmonia jest też gdzieś tam w kadencji tej trochę inna niż w takiej klasycznej formie bluesa.
ale jakby swoim takim ekspresją i melodyką nawiązuje do tego tradycyjnego bluesa. I chciałam jeszcze porozmawiać o twojej współpracy z Teatrem Witkacego w Zakopanem. A przez 20 lat, prawie przez 20 lat na żywo grałeś? Tak, no to wielki mam sentyment do tego miejsca i w sumie trochę jest? Tęsknię za nim momentami, bo to się zaczęło zaraz po studiach w 2000 roku. Kolega, który tam grał przede mną wcześniej, zadzwonił, że potrzebny jest tręba, czy nie chciałbym przyjechać. No i tak jeden spektakl, później kolejny. I takim finałem współpracy była płyta, którą nagrałem z New Bon na zamówienie Teatru Witkacego, ale wcześniej przygotowaliśmy też spektakl Bal w Operze według Tuwima w takiej większej obsadzie instrumentalnej. No i graliśmy go przez 2-3 lata, byliśmy na kilku festiwalach w Pradze, nawet występowaliśmy w teatrze i no to świetne miejsce, bardzo charyzmatyczne, świetni ludzie, Andrzej Dziuk, dyrektor artystyczny, to niesamowita postać, która też właśnie taka imponująca, bo to człowiek, który całe życie poświęcił dla tego teatru, jest w 100% takim człowiekiem, w którym widać pasję, taką szczerość w tym, że on to kocha, robi to z powołania i naprawdę no ten teatr jest takim miejscem nietuzinkowym, jeśli chodzi o... A płyta miała tytuł, muszę zerknąć, Od jazzdowo. Nie odjazdowo, tylko odjazdowo, że odjazdowo. I to była na 25-lecie chyba, na 25 urodziny teatru. Bo oni czy na 30. Czy na 30 chyba, już nie pamiętam. Oni hucznie zawsze w lutym obchodzą urodziny i teatru. I były 130 rocznica śmierci Witkiewicza. Tak. I znaczy to było z tym powiązane, że my wcześniej nagraliśmy Follow Me, płytę z muzyką filmową polskich Warsa i Kapera. I Jurek Chruściński, który jest dyrektorem artystycznym, takim kompozytorem, pianistą w tym teatrze. Graliśmy koncert właśnie w teatrze z tą naszą płytą. Jurek wpadł na pomysł, że czy byśmy nie zaaranżowali jego muzyki z wybranych spektakli w tej naszej takiej koncepcji muzycznej, której gramy w kwintecie, nie nagrali takiej płyty. No czemu nie? No i tak się stało, że Dominik zaaranżował dwa utwory, ja zaaranżowałem dwa, Bartek zaaranżował i powstała ta płyta, nagraliśmy ją w Radio Kraków. Się okazało, że całkiem fajnie wyszło ta płyta. Czyli muzyka teatralna sprawdziła tak, się, tylko, przerobiona na jazzowo. Nagraliśmy ją w Radiu Kraków. Ja ci teraz zaproponuję taki jazz na dziedzińcu, który to był rok 2018. Myślę, że na tyle fajna jest atmosfera tego koncertu, że chętnie sobie przypomniesz. Dobrze. Pamiętasz, gdzie to było? Tak, na dziedzińcu we Włocławku. To się nazywa Centrum Kultury Browar chyba. Tak. Powiedz Tomku, brakuje ci takich koncertów? Bo po to chciałam, żebyśmy to obejrzeli. Wszystkim brakuje takich koncertów. Myślę, że publiczności też. Chciałeś tą publiczność zadowoloną. Tak. Chociaż tydzień temu grałem w Przemyślu taki koncert na Zamku i już ta publiczność była. Nawet było 100 osób, tam 200 osób może wziąć przy tych obostrzeniach, gdzie jest 50%. No ale cały czas to nie może wrócić w takie realia, jak było, bo w marcu mieliśmy grać 3 koncerty, no i wszystkie znowu są przeniesione. Mamy przeniesionych 8-7 koncertów, już dwu albo trzykrotnie mamy przenoszone terminy i nie możemy ich zagrać, więc ja mam nadzieję, że w końcu już będziemy mogli grać dla tej chociaż połowy sali. No, więc brakuje tego, pewnie, że brakuje. Ja te koncerty online streamingowe, które teraz graliśmy, a zagraliśmy ich też sporo w przeciągu ostatniego pół roku,
One są trudne. One są trudne, bo człowiekowi trudno jest wygenerować takie emocje, jak jest żywa publiczność. Ja wolę, żeby była pełna sala. To też czasami jest w różnych miejscach może być jakieś obciążenie dla artysty, ale wtedy inaczej się przeżywa tą muzykę. A granie do kamery ze świadomością tego, tak jak nagrywaliśmy tutaj ten koncert dla Instytutu Polskiego w Moskwie, gdzie mieliśmy publiczność po tamtej stronie. Ja powiem szczerze, że na początku, jak się zapaliła czerwona lampka, 10, 9, 8, 7, i to nie tylko ja, ale koledzy też, to jest taki dreszczyk emocji, bo ja nie wiem, kto tam jest, kto mnie słucha. Jak człowiek za bardzo wyobraźnią, emocjami się pokieruje, no to zaczyna się nie to ma komu udzielać. Spojrzeć w oczy. Zaczyna się to udzielać, więc pamiętam, że ten początek trochę był taki stresujący. Później oczywiście już te emocje opadają. Dlatego ja powiem szczerze, że nie lubię grać tych koncertów streamingowych. No, wolę grać naprawdę do publiczności, ale lepsze to niż nic. Więc poza tym różnie realizacja jest czasami kiepska tych koncertów i na tych kilka koncertów naprawdę dwa brzmią dobrze. Właśnie ten brzmi dobrze, ale to dlatego, że specjalnie poprosiłem o to kolegę, który się tym zajmuje i zrobił to bardzo dobry dźwięk. Bo pozostałe niektóre brzmią aż lepiej. Kiedy odbierasz profesora Belwederskiego? No nie wiem, ja bym nie chciał o tym jeszcze zapeszać ani mówić, bo akurat to jest rzecz w toku. Trwa ta cała procedura. A propos tej pracy na uczelni, no, co mogę powiedzieć? No, myślę, że najważniejsza rzecz tutaj jest taka, że ja przy tym sam się rozwijam cały czas i dużo pracuję nad sobą, bo to jest wymagająca praca, to jest inna. A jakby taka inny przekrój pracy jako pedagoga niż na przykład w szkole średniej czy w podstawowej, bo tamte rzeczy myślę, że można w pewien sposób na bazie swojego doświadczenia, mówiąc kolokwialnie, szybciej załatwić. Tutaj już naprawdę trzeba mieć więcej do powiedzenia i ta praca jakby się równoważy z tym, co robię też artystycznie. A więc uczysz się od swoich studentów? Tak. Ja uważam, że my się całe życie uczymy. Ja uważam, że ja teraz, mając 45 lat, zaczynam lepiej grać na instrumencie niż grałem 10 lat temu, bo cały czas ćwiczę, cały czas widzę swoje błędy i pokonuję tam jakieś swoje własne słabości. Ja uważam, że w każdym momencie życia można się rozwijać. Na zakończenie chciałam zapytać jeszcze o Janusza Muniaka. Poznaliście się, niedawno minęła 5. rocznica śmierci tego wybitnego muzyka. Ta. Mamy u nas studio imienia Janusza Muniaka, więc wszystkich, którzy go znali, pytam. Jak go pamiętają? No wszyscy jakby odnoszą się do niego z wielkim szacunkiem, ja również. Ja bardzo miło wspominam, ponieważ pan Janusz się z tatą też lubił bardzo. Pan Janusz też tatę wiem, że szanował i mieli ze sobą dobry kontakt. Nawet po śmierci taty pan Janusz zadzwonił do mnie i przepraszał mnie bardzo, że nie mógł być na pogrzebie, ale wypadło mu granie w Warszawie i mówił, że tak mało ostatnio wtedy grał, że chciał zagrać ten koncert i pamiętam, że zadzwonił do mnie z dobrym słowem też, żeby mnie wesprzeć, a moja przygoda jest taka, no to też niespotykana, bo to są tacy ludzie jak Janusz Muniak czy Jarek Śmietana, z którym miałem okazję współpracować pod koniec jego życia, a z panem Januszem Muniakiem byłem pierwszy raz za oceanem, bo byłem w 2003 roku, jak mój syn się urodził. Występowałem z nim na zaduszkach jazzowych w Chicago, więc to była z Pawłem Kaczmarczykiem, z Pawłem Dobrowolskim, z Maćkiem Adamczakiem, więc no to była wielka przygoda. No. Pierwszy raz polecieć do Ameryki jeszcze w takim towarzystwie. Więc i później pan Janusz, wiem, że też jak nagraliśmy pierwszą płytę w 2003 roku, rok później, wiem, że też podobała mu się ta płyta. On nie był zbyt wylewny, ale kilkakrotnie mi powiedział, że mu się podoba, co zrobiłem na tej płycie, muzyka, którą napisałem. Później graliśmy też, Joachim Menzel napisał kantatę Wszystko o miłości, taki piękny utwór na dużą orkiestrę, na solistów podzielony i pamiętam, że pan Janusz też grał swój utwór, takiego walczyka. My graliśmy z Marcinem Siusarczykiem też jeden utwór z Towarzyszeniem Kwintetu. I pamiętam do tej pory, jak była premiera tego programu, tego koncertu w Auditorium Maximum w 2007 roku był pierwszy koncert taki duży i pamiętam w garderobie, jak pan Janusz przyszedł do nas, bo my graliśmy pierwszy z Marcinem i przyszedł i no, nieźle nam poszło nawet. Tam jeszcze Piotr Wojtasik występował, Maciek Sikała, więc było takie zobowiązujące towarzystwo, więc to teraz też było dość stresujące, no, ale wiem, że całkiem dobrze nam poszedł ten utwór i pan Janusz przyszedł do garderoby i mówi, że tam pogratulował, że fajnie zagraliście i mówi, że
On jest, bo tam jeszcze kamery były, że on jest tak zestresowany, że on nie wie, jak sobie poradzi, jak wyjdzie na scenę, żeby zagrać ten swój utwór. I to było takie też wzruszające i miłe, że jednak taki artysta, który ma takie osiągnięcia, jednak też kieruje się emocjami, że jednak towarzyszą emocje, nawet takim wielkim muzykom. I jest uczciwy muzycznie, potrafi docenić innych. Ja myślę, że to później też ma na muzykę, oddaje się lepiej w muzyce te emocje. Tomku, się oddaje. Ja ci dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Życzę, żeby te wszystkie zaplanowane koncerty się odbyły. Ja również. Żebyś wreszcie zobaczył publiczność bijącą brawo. Ja mam nadzieję, że już bliżej lata zobaczymy ją. Może w plenerze, ale... Dziękuję bardzo. Na zakończenie oczywiście gramy. Tak. Longing. Thank you.